Hejka, tutaj Remi z kanału LaylaQuix i dzisiaj jestem tutaj, żeby opowiedzieć o mojej wielkiej wrześniowej porażce, czyli o tym, jak słabo mi szło z czytaniem w tym miesiącu. Jej! We wrześniu w całości udało mi się przeczytać tylko jedną książkę. I to bardzo, bardzo krótką książkę. Jestem bardzo zawiedziona swoimi wynikami w tym miesiącu, ale no nie będę o tym więcej mówić, po prostu powiem wam, co udało mi się przeczytać i jakie to były książki i jak mi się podobały. Na początku miesiąca skończyłam Mroczniejszy odcień magii i Szłap. Byłam jakoś w połowie, pod koniec sierpnia, tak mi się wydaje, więc mniej więcej połowa tej książki właśnie przypadła na wrzesień. Muszę powiedzieć, że naprawdę bardzo mi się podobała, bardzo przywiązałam się do bohaterów, nie mogę się doczekać drugiej części. Ogólnie kocham Lilę i kocham Kella, kocham całe te światy, bo to nawet nie jest jeden świat, tylko kilka światów. Ogólnie wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo fajne, świetnie się to czyta i ogólnie to no chyba po prostu muszę polecić wszystkim, bo jest super. Polecam. Lila Bard to moje dziecko, ja ją kocham i będę jej bronić przed całym złem tego świata. Teraz właśnie będzie ta książka, którą udało się przeczytać w całości, czyli Wielki Gatsby Francisa Scotta Fitzgeralda. Co za trudne nazwisko. Sięgnęłam po tę książkę, ponieważ moja przyjaciółka Olivia bardzo ją lubi, no i postanowiłam sprawdzić, co jej się tak bardzo w tym podoba, bo mamy dość podobny gust książkowy. Muszę przyznać, że naprawdę przyjemnie się to czytało. Nie było to aż tak niesamowite, jak się spodziewałam, ale było naprawdę przyjemnie, szybko się to czytało. No nie jestem pewna, czy to jest historia, którą zapamiętam do końca życia, ale było naprawdę fajnie i to ta książka, którą udało mi się przeczytać w całości. Ma jakieś 200 stron, więc to w sumie trochę smutne. Następnie mam tutaj książkę, którą przeczytałam prawie w całości, bo zostało mi dosłownie jakieś 15 stron. Miałam ją kończyć jeszcze w piątek 30, żeby ją skończyć we wrześniu i żeby móc sobie zaznaczyć, że skończyłam ją we wrześniu. Ale mi się nie udało, bo poszłam do koleżanki na noc. Jej! Więc tak właśnie ją skończyłam, te ostatnie 15 stron. W każdym razie, dobra, przejdźmy do rzeczy. Ta książka to... Clovis LaFay, magiczne akta Scotland Yardu Anny Lange? To jest polskie nazwisko, ale mam ochotę to przeczytać Lange. Nie wiem. Jak to się czyta, pomocy? W każdym razie książka była naprawdę świetna. Ale nie będę się tutaj więcej o niej rozgadywać, bo będzie o niej osobny filmik, więc poczekajcie na to i wtedy dowiecie się, co naprawdę tak mocno mi się podobało w tej książce. Teraz mogę powiedzieć tylko, że naprawdę również, tak samo jak w Mroczniejszym odcieniu magii, bardzo przywiązałam się do bohaterów. I swoją drogą, Kel i Clovis trochę mi siebie nawzajem przypominają, więc there's that. A ta książka jest też ślicznie wydana, spójrzcie na tę okładkę. To ten sam ilustrator? Ten sam pan, który zrobił ilustrację, w sensie okładki do Zmgły Zrodzonego, więc wow. Następnie mam tej książki, z której przeczytałam jakieś kilkadziesiąt stron i które będę kończyć prawdopodobnie w tym miesiącu, jeżeli mi się uda. Pierwsza z nich to Mitologia Jana Paranowskiego. Jestem na stronie 70. Tak, gratulacje, ja. To jest w ogóle moja lektura, więc muszę się z tym trochę sprężyć, ale no, powodzenia, nie? Zaczęłam również Więźnia Nieba Carlosa Ruisa Zafona i jestem na stronie 128, tak mi się wydaje, więc mam nadzieję, że uda mi się te dwie książki skończyć w tym miesiącu i że ogólnie październik będzie lepszym miesiącem książkowym dla mnie niż wrzesień był, bo to jest po prostu jakaś porażka i ja po prostu, ja nie wierzę w siebie, nie wierzę w to, że to się dzieje. Okej, więc tak, jak już widzicie, słabo mi to poszło, głównie dlatego, że no wiadomo, zaczęła się szkoła, ja jeszcze poszłam do nowej szkoły, do liceum, musiałam się zapoznać z klasą, z całą szkołą, w ogóle ze wszystkim na nowo i to było bardzo stresujące i zasadniczo przez ostatnie tygodnie po prostu nie miałam siły na czytanie, nie miałam ochoty czytać i zwyczajnie wracałam do domu i szłam spać albo oglądałam jakiś serial lub film. Swoją drogą, w tym miesiącu moją duszą zawładnęła gra komputerowa, czego nigdy bym się nie spodziewała, ale głównie też właśnie przez granie w tę grę, co trochę jednak zajmuje. Nie czytałam tak dużo, jak powinnam, więc ogólnie to dzieci, grajcie w Life is Strange, bo to niesamowita gra i płakałam jakieś 10 razy. Oglądałam również Voltrona, bo Tumblr ma na jego punkcie obsesję, więc stwierdziłam, o, ja też obejrzę, haha. No, więc tak mi minął miesiąc.
jakbyście chcieli wiedzieć. O, jeszcze oglądałam filmy z lat 90. I z wczesnych lat następnego stulecia, w sensie XXI wieku, typu 2002, 2003. No, no więc właśnie tak mi minął wrzesień. To trochę smutne, chociaż jednocześnie cieszę się, że na przykład grałam w Life is Strange, bo to naprawdę niesamowita gra. Dobra, ja już zaczynam gadać nie na temat. W każdym razie dzięki za oglądanie. Piszcie, co wam udało się przeczytać we wrześniu i czy wy również mieliście kiedyś takiego kaca książkowego, nie wiem, czy kaca, czy jakiś zastój, nie wiem, nieważne. No i do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!